Cześć, Hubert. Cześć, Michał. Siadaj. Strasznie miło poznać. Siadaj. Ciebie też. Tego człowieka, który rozdaje miliony. I nie rozdał. Rozdawał i nie rozdał. Rozdałeś milion? Nie. Nie rozdałeś w końcu miliona. Szkoda. Widziałem chyba jednak, że w Niemczech ktoś kiedyś rozdał milion. To parę chyba razy, tak. No. To co, pracujemy razem? Pracujemy? No tak. No. Bardzo mi miło. Mnie też. Właśnie się bardzo cieszę, że to jesteś właśnie ty. To się I to cieszę, szczerze. Się cieszę. Nie było tego w scenariuszu, żeby była jasność. Pokaż swoją twarz, pokaż ile w sobie masz. Kim naprawdę jesteś, kogo znam. Nie mów mi, że kiedyś będę sam. Pokaż swoją twarz, swą prawdziwą twarz. Dobry wieczór, Hubert Urbański, witam Państwa w programie o Michale Wiśniewskim. Wiele się o tym programie mówiło, słyszało i czytało. Tą informacją żyły media przez ostatnie tygodnie. Dyskutowano o tym w kawiarniach, pubach i na całkiem prywatnych spotkaniach. Wiem, bo w niektórych sam uczestniczyłem. Pytania pozostawały bez odpowiedzi, a niektóre domysły całkowicie mijały się po prostu z prawdą. Już od dzisiaj będziecie mogli poznać odpowiedzi na wszystkie pytania. Od dzisiaj Michał Wiśniewski wraz z rodziną i osobami, które mu towarzyszą na co dzień 24 godziny. Godziny na dobę. Obserwowany będzie przez nasze kamery, nasze ekipy. Towarzyszyć im będą także podczas koncertów, wywiadów, nagrań w studiach muzycznych i wszędzie tam, gdzie uda się Michał albo jego najbliżsi. Poznacie go takiego, dokładnie takiego, jakim jest. Czas zatem, aby w pierwszym programie Jestem, jaki jestem, Ring pojawił się jego bohater. Przed Państwem Michał Wiśniewski. Usiądź wygodnie. Dobry wieczór. Jesteś przyzwyczajony do takich powitań? Nie. Przypominasz sobie nasze spotkanie w pubie, to które rozpoczęło dzisiejszy program? Ale przepraszam bardzo, Hubert, ja widzę cię dzisiaj po raz pierwszy. Pierwszy raz jestem z tobą twarzą w twarz. O co w ogóle chodzi w tym programie? Nie no, sam się zaczynam zastanawiać, o co chodzi tak naprawdę. Michał, bo chyba mogę się tak do ciebie zwracać. Nie. Nie mogę się tak do ciebie zwracać. Posłuchaj, początek twojego wejścia to była piosenka Pokaż swoją twarz. Pokażesz swoją twarz? Nie. Michał, nie wstydź się. No fajnie. Bardzo się cieszę, że głośno klaszczecie, ale to obowiązuje. Nie wstydź się. Tak? To było do przewidzenia. Dobry wieczór! Cześć, Hubert. Cześć. Siadaj. Usiądź, co? Przyzwyczaiłeś się? Nie. Nie, no to dobrze, to jeszcze masz trochę czasu. No. Jesteśmy razem, ale słuchajcie, powiem ale wam, są, powiedzcie, gdzie są, kupiłeś są farby? Podobni? Nie, no trochę są podobne. Spotkaliście się kiedyś Cicho, teraz wcześniej? Tak jak ta pani przed chwilą. Tak, podobni są! Ale dzisiaj wieczorem chcemy mieć w tym programie jednego Wiśniewskiego. Temu uzurpatorowi dziękujemy bardzo. Dzięki serdecznie. Dziękuję bardzo. Cześć.
Wiesz, w co się wpakowałeś w ogóle? Co? No pytam cię, czy wiesz, w co się wpakowałeś? No ja zrozumiałem twoje pytanie, a w co? No właśnie ciebie pytam. No to najwyraźniej nie. Słuchaj, powiem ci w ten sposób, że muszę sobie z tym jakoś poradzić. Ja tak naprawdę, proszę państwa, ostatnio zastanawiam się, czy mogę się spokojnie wysikać, żeby koledzy z Endemola nie kopali się. Biegnij za nim, biegnij! To może się chcesz wycofać. Hubert, może ja mam ci od razu pokazać, bo to... Kochani! To już było. Mnie niekoniecznie, ale widzę wielu entuzjastów. No tak, ale ja ci powiem, że z całym szacunkiem, ale wiesz, ale powiem ci, że tak ten Endemol chodzi za mną, tak jakby chciał tą każdą sytuację uchwycić w tej sytuacji, w której ja bym nie chciał być uchwyconym. A są sytuacje, w których byś nie chciał być uchwycony, tak? Nie chciałbyś wiedzieć, jakie. Ja naprawdę niczym się nie różnię od zwykłego szarego człowieka. Oprócz tego, że może nie biegam co rano co bułki, bo mieścili nas w takiej chałupie, że słuchajcie, są 3 kilometry do piekarni. Ale to ciekawe, że mówisz, że się nie różnisz niczym. Nie, żeby była jasność, Hubert. Różni się, bo każdy człowiek jest inny, ale tak naprawdę... wiesz co, jednego, czego się nauczyłem przez ostatnie 2 lata, to że pieniądze szczęścia nie dają. I jeżeli komuś się wydaje tak naprawdę, że różni się tylko dlatego, że sukces związany jest z pieniędzmi, to jest w błędzie, bo pewnie, że ten program robię również dla pieniędzy, szanowni państwo, natomiast tak naprawdę każdy zdrowy facet, który ma żonę, dziecko i jaja, to zrobiłby to samo na moim miejscu. I to jest naprawdę... No, czyli siedzi naprzeciwko mnie zupełnie przeciętny, szary facet Polak. Z jajami. Zupełnie szary, przeciętny facet z jajami. Tak? No przeciętny, no bo co ja mam inne, od czego ktoś na tej sali nie ma? Nic. Myślę, że każdy taki przeciętny rzeczywiście chciałby, żeby na przykład kobiety na niego reagowały tak jak, zresztą w ogóle cała publiczność dzisiaj, tak jak na ciebie. Powiem ci, jak to wygląda z mojej perspektywy. Jak siedzisz, wszyscy są tak. Wiesz, a jak coś powiesz, to wszyscy są tak. Naprawdę tak... Naprawdę tak jest. Michał, no tak jest po prostu. Tak jest. Czyli chyba jesteś właściwą osobą do tego typu programu. Ale wiesz co, ja znam bardzo dużo takich sympatycznych ludzi, którzy tak naprawdę tylko nie mieli tyle szczęścia, ale znam bardzo wielu. I staram się od czasu do czasu im pomagać, żeby... A w zasadzie nie. Inaczej chciałem powiedzieć. Kopnąć ich tak w tyłek, żeby zobaczyli, co to znaczy właśnie być na moim miejscu. I czasami się to udaje, czasami mniej, ale to tylko to szczęście miało chyba w jakiś sposób wpływ na to, co dzieje się dzisiaj. To, że ja tutaj siedzę i to, że najprawdopodobniej przed telewizorami jest podobnie jak w zeszłym tygodniu. 5 milionów osób. Szanowni państwo, oglądacie pierwszy program Jestem, jaki jestem, Ring, którego bohaterem jest oczywiście Michał Wiśniewski. Zdążyliśmy już porozmawiać z sobowtórem Michała na samym początku, z samym Michałem oczywiście. A już po krótkiej przerwie poznacie Martę Wiśniewską. Zostańcie z nami koniecznie. Witam po przerwie, oglądacie państwo Jestem, jaki jestem, Ring. W naszym studiu jest bohater tego programu, Michał Wiśniewski. A ja obiecałem kilka minut temu, że powiemy coś o żonie. Najwyższy czas, co? Marta. Ale zanim do tego dojdzie, chciałbym, żebyśmy wspólnie coś obejrzeli, dobrze? Dawaj. Dawaj.
Jestem 25-letnią mamą małego Ksawierka. Mam wspaniałego męża, jestem szczęśliwą mężatką od roku. Moim niespełnionym marzeniem jest aktorstwo. Mam nadzieję, że powoli, powoli będę mogła robić coś w tym kierunku. Tego sobie życzę, że uda mi się to i że moja rodzina będzie ze mnie dumna. Gdybym zrobił bilans wszystkich naszych dni, nie miałbym co odjąć, bo nie było złych. Ja tobą oddychać chcę i zaspokajać głód, i chciałbym pić z twych ust, być zawsze z tobą już. No powiedz, że chcę. Halo. Żyjesz? Wiesz co, bo tak ciężko jest ująć w dwóch minutach moją żonę. Ciężko po prostu. Nawet nie wiem, czy to taka pigułka. Wiesz, ostatnio jestem przeciwko takim pigułkom jak Nowy Jork, czy po prostu wszystko w jednym. Ona jest chyba o wiele większa niż to, co zostało pokazane. Ale bardzo mi miło było, wiesz, zobaczyć malucha pod pachą. Super. Michał, ty siedzisz tu, Marta siedzi tam. To jest kilka metrów. Niepotrzebnie tak daleko. Chodź, pójdziemy do niej. Apa. Marta, to samo pytanie do ciebie. Czy ty wiesz w ogóle, w co ty się pakujesz? Wiesz co, ja mogę ci tylko powiedzieć, że nasze życie prywatne już dawno stało się życiem publicznym. I myślę, że im więcej pokażemy, tym więcej ukryjemy. Marta, wszędzie za wami chodzą, no jak Michał mówi, do łazienki się pakują. Tyle dyskusji na ten temat słyszałem. Ja myślę, że nikt nie miałby przyjemności w tym, żeby oglądać dwoje ludzi kochających się pod prysznicem, czy w wannie, czy gdziekolwiek indziej. No tak, ja myślę, że to jest po prostu... Że oni oczekują troszkę czegoś innego. Każdy ma swoje doświadczenia i wybaczcie mi, ale w własnej wannie chyba najlepiej. W związku z czym to tak naprawdę myślę, że nie o to chodzi. Znaczy mnie na pewno nie o to chodzi. Jak mówię intymność, to nie chodzi mi o kochanie się pod prysznicem. Tylko ja sobie myślę tak, że intymność to jest na przykład to, że się można spokojnie pokłócić. Wy się często kłócicie? My się bardzo często kłócimy. Jesteśmy naprawdę normalnymi ludźmi. Ja teraz mam immunitet na takie zachowanie, także... 9 miesięcy musicie mi to wybaczyć. To znaczy dla 9 miesięcy, bo jesteś co? Bo jesteś w ciąży, tak? Tak, w czwartym miesiącu. W czwartym miesiącu ciąży! Ale jak robisz tak, to musisz się bardzo chyba wypiąć, żeby było widać, że jesteś w ciąży. Nie widać. Nie widać, nie widać. No ja o takiej... Ja w zeszłym roku czekałem na ten brzuch bardzo, bardzo, bardzo długo, ale jak już przyszedł... Przyszedł sobie, tak wiesz. Tak wiesz, przyszedł sobie. To już pamiętam, że to była najkochańsza rzecz, jaką zobaczyłem. A czy, Marto, a powiedz mi, czy myślisz, że można potraktować ten program, to są 3 miesiące, prawie 100 dni, non-stop kamery za wami, przed wami, obok was, czy to jest trochę taka próba waszego małżeństwa? Czy to jest próba naszego małżeństwa? Na pewno w jakiś sposób, ale ja myślę, że wiesz co, wiesz co, ja ale myślę, z tego założenia, że... Przepraszam. No, okej. Okay. Proszę, 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 to ty masz czerwone włoski, skały. No dobra, no, dają to biorę. To jest chyba tak, że jest dwoje ludzi, które bardzo się kocha. Ja między innymi wzruszyłem się dlatego, że rzeczywiście mamy małe spięcie obecnie. Ścięcie, ale tak? Nie, nie, nie. Jest teraz tak zwana próba pod tytułem kto pierwszy przyjdzie, się przytuli. Zresztą każdy ma to w swoim domu, ja sobie zdaję z tego sprawę. Kto pierwszy przyjdzie, przytuli się, przeprosi i pęknie. I taki jest moment. Ja myślę, że... Nie, nas... to jest normalne, oczywiście w każdej rodzinie tak jest. Co powiadasz? Widzowie programu Jestem jaki jestem, zresztą na pewno tego typu sytuacji zobaczą dużo. Nawet oby nie! No nie no, zobaczą, bo ten program trochę na tym polega, umówmy się, tak chyba jednak będzie. Zobaczą miłość dwojga ludzi, na pewno to zobaczą. Tak? Ale oprócz miłości i miłości z kolei do Michała i życzliwości dużej do Michała,
no, która też staje się twoim udziałem, bo jesteś w tym programie jego żoną i jesteś ciągle obok niego. A nie tylko w tym programie. No, ale mam na myśli teraz szczególnie ale ten program. Ale dzięki temu, że tutaj tak doprowadzi do tej sytuacji, trzymam ją na kolanach i mogę ją dotknąć. Ale fajnie jest, co? Tak? Fajnie, żyję, fajnie, żyję. Ale chcę powiedzieć, że oprócz tego jest jednak sporo ludzi nieżyczliwych Michałowi. Czy z kolei ta nieżyczliwość ciebie też dotyka? Oczywiście, że mnie dotyka. To nie jest takie łatwe czytać źle o Michale. Mnie również to boli. Ja jestem jakby jego częścią, jego połową, także każdą krytykę przyjmuję również do siebie. Zanim przejdziemy do tej nieżyczliwości, o której chciałbym już z twoim mężem dokładnie porozmawiać tam, na tej dużej sofie, to... To zostawicie mnie tutaj, tak? Tak, zostawimy cię tutaj. Mam czyli nadzieję, na chwilę. Że nie zabiorę cię ze sobą. Dobrze. Ale wiesz, zobacz, przytula mnie przynajmniej, to tyle z tego mam, ale buzi mnie na coś, to... Dobrze. Marto, dziękuję ci bardzo. Zabieram Michała, ale tylko na chwilę. Chodź, Michał. To jest pocałunek, nie mała tego. Nie? Proszę państwa, Michał Wiśniewski to bardzo dobry temat do dyskusji. Postanowiliśmy zobaczyć, co się dzieje, kiedy w jednym miejscu i o jednym czasie spotykają się jego fani i jego przeciwnicy oko w oko. Zorganizowaliśmy w tym celu specjalną debatę. Zobaczcie zatem, co wynika właśnie z takiego spotkania fanów Michała i jego zagorzałych, naprawdę zagorzałych przeciwników. Ja na początek bym się chciała w ogóle dowiedzieć, czyim zwolennikiem są nasi przeciwnicy. Zwolennikami jesteśmy polskiej muzyki dobrej, a nie takiego kiczu, jaki tu reprezentujecie. Ale dlaczego pan uważa, że zespół Ich Troje jest kiczem? Dlatego, że wystarczy posłuchać. To jest muzyka, która jest nieprzyswajalna dla ludzi normalnych. Dziękuję za ocenę nas. Dla mnie to jest upadek, to nie jest sztuka. Sztuka to jest coś, artysta, wtedy jest znaczy człowiek artystą, jak ma coś do przekazania w tej sztuce. Co on wam przekazuje, przepraszam bardzo? Co ci przekazuje taki człowiek? No powiedz mi, co on ci daje generalnie, bo mnie to interesuje, naprawdę. Przekazuje bardzo... Ale co? Co ci przekazuje? Bardzo istotne wartości. Słucham? Bardzo istotne wartości. No ja chętnie posłucham. Nie tylko jako... Co to jest, co on przedstawia sobą? Może ja dokończę, dobrze? Jak on wygląda? Czy ludzie mogą się z nimi utożsamiać? Żeby na kogoś takiego wyrosnąć? Ale po co taka agresja? Od 12 lat mamy demokrację, nie kupujcie jego płyt. I tak ma najwyższą sprzedaż ze wszystkich polskich artystów w ostatnim czasie i bije ich na głowę. Disco Polo i Ich Troje operuje wartościami, które są bardzo proste. Te banały w sumie trafiają do każdego. Czy do 3-latka, czy do 30-latka. Słuchajcie, odbiąc nagątkę na Michała, na Ich Troje, wyobrażacie w chwili obecnej nas. Jestem studentką UW. Słucham Ich Troje, to takie straszne, prawda? Pewnie zaraz powiecie, że to nie pasuje. Że to nie pasuje, bo to słucha ktoś głupi, ktoś, kto ledwo wyszedł z podstawówki. Patrzcie, zaszłam wyżej. Chcesz się doszukiwać wartości różnorakich? Czytaj Szekspira. Po co słuchasz muzyki? Michał Wiśniewski mówił od początku na wywiadach, że on nie jest muzykiem, nie czuje się muzykiem, on jest artystą, jest człowiekiem od show. To po co on śpiewa? Niech sobie postawi rurę na środku sceny i niech sobie przy niej tańczy, nam nie musi naprawdę, nie musi nam śpiewać. To jest wpisane w jego zawód. Michał Wiśniewski otrzymuje najwyższą możliwą garzę, jaka jest do otrzymania w tej branży, za to, że jest mistrzem kreacji swojego wizerunku. To jest mylne pojęcie mężczyzny, na przykład, no nie, moja córka ma 8 lat, nie chcę, żeby sobie tak wyobrażała faceta, bo, no sorry. Dlaczego cię to tak strasznie boli? Bo on na tym zrobił karierę, po prostu na skandalach, wykorzystuje to generalnie, że miał ciężkie dzieciństwo i tak dalej. I na tym się opiera jego sukces. To jest Feniks, który się podniósł z popiołów, jemu trzeba by pomniki stawiać, ponieważ to jest człowiek, który z niczego powstał, on był nikim, on był zerem i to jest przekaz dla wszystkich tych ludzi w polskim społeczeństwie, którzy są być może zagubieni. Sprzedał się po prostu przed milionem, powiedział rzeczy, które generalnie... Mówi się przyjaciół, no nie wiem, no najbliższym osobom. Ty się nie sprzedałaś, tak? Słucham? Nie sprzedałaś się. Nie byłaś na rozmowie kwalifikacyjnej, nie mówiłaś, że jesteś fajna, dobra, że podołasz. Nie sprzedałaś się. Nie. Każdy z was się sprzedał. Ej, nie stary, generalnie na to, co mam w życiu, to po prostu zapracowałam, uczyłam się i tak dalej. Ja nie wiem, nie sprzedałam się, nie chodziłam, słucham? A Michał Wiśniewski wygrał to na loterii. No. O!
Michał, a jak ty reagujesz na słowa krytyki wypowiadane? No w sposób dosadny, na przykład jesteś mylnym pojęciem mężczyzny. No Michał, jesteś mylnym pojęciem mężczyzny, ktoś ci tak powiedział. Co ty na to? No to, wiesz, no ja mogę powiedzieć tylko tyle. Dzięki Bogu ja mam dom, mam żonę, z którym czasami się kłócę, ale bardzo się kochamy. Jeżeli ta pani, która to powiedziała, ma również takiego faceta, to powinna zdecydowanie zająć się nim, a nie Michałem Wiśniewskim, ponieważ Michał Wiśniewski jest piękny. Wiesz co? Ale... Bo wydawało mi się, że to mylne pojęcie mężczyzny, takie określenie jest dosyć dosadne, a to, co powiedziałeś, możesz powiedzieć tak naprawdę wprost tej pani, bo ta pani jest z nami dzisiaj. Bardzo proszę. Jeśli dobrze widzę, to jest ta pani, która odważnie w tej chwili spogląda wprost na Michała. Co to jest mylne pojęcie mężczyzny? Ja to od razu sprostuję, że generalnie mnie nie interesuje, jakim on jest mężczyzną, jakim jest mężem i nie chcę, żeby się porównywał do mojego męża. Ja mówiłam o nim jako o artyście, że nie podoba mi się jego wizerunek. Nie podoba mi się to, jak wygląda, generalnie jak się ubiera, nie podoba mi się to, co śpiewa. Nie podoba mi się to, że generalnie publicznie potrafi powiedzieć, że sypia z facetami, z kobietami, bo uważam, że to mężczyzna, to nie są cechy mężczyzny. Ale oprócz tego, że mówicie nie podoba mi się to, nie podoba mi się jako artysta, jako taki wizerunek, jaki stworzysz. Nie podoba mi się wizerunek mężczyzny, jaki po prostu sprzedajesz. I to wszystko, no. Innymi słowy, chciała pani powiedzieć, że jestem karykaturą faceta. Znaczy, przepraszam, ale no, w moim mniemaniu no, niewiele masz wspólnego z facetem. Ja nie tak widzę faceta. Ale nie, proszę mi wierzyć, że jeżeli ja mówię o swoim dzieciństwie z całym szacunkiem, to mówię dlatego, że pani nie ma zielonego pojęcia najprawdopodobniej, że na to czekają dzieciaki, których pani nigdy nie pozna. Dzieciaki, które przeszły przez to samo, co ja. I dla nich mówienie o tym jest bardzo istotne, dlatego że one nie tak jak pani są szczęśliwe, mają męża, rodzinę i wszystko, tylko one liczą na to, że im też się kiedyś uda, bo dzisiaj mają 13,50 na dzień na przeżycie, razem z ubraniem, z wyżywieniem, ze wszystkim. A to, co robię, jest przeznaczone dla tych ludzi, którzy chcą tego słuchać. Jeżeli pani nie chce tego słuchać, to proponowałbym po prostu zatkać uszy. Nie, broń Pani. Trudno jest dyskutować, kiedy po jednej stronie jest Michał i burza oklasków, a po drugiej stronie jest tylko pani Kinga, ale warto ale było posłuchać kilku minut bardzo tej cię rozmowy. Proszę, bardzo cię proszę, Hubert, żebyśmy zorganizowali takie spotkanie. Ja się bardzo chętnie postawię, dobrze, żeby pani Kinga miała po swojej stronie wszystkich, a tylko jednego fana ich troje potrzebuje, ja bo... Ja tak nie potrzebuję. No nie, no to ja już zdążyłem zauważyć, że pani nie potrzebuje, bo to nic nie pomoże. Dobrze. Do takiego spotkania być może dojdzie. Słuchajcie, mili państwo, jak się nazywa zespół, w którym gra Michał? Gra i śpiewa. Zaprośmy ich do studia, głośnymi brawami bardzo proszę. Cześć, Jacek. Cześć, witam serdecznie. Dobry wieczór. Cześć, jest Kuba. Usiądźcie wygodnie. Pokłoń się państwu. Mam spodnie specjalne do tego, żebym mogła złapać. Justyna, a co przyciąga według ciebie fanów do waszego zespołu? Ja. Bardzo lubię takie skromne odpowiedzi. Żartowałam, nie wierzę, to mało. Kłamie strasznie. To masz premię za taką dobrą odpowiedź. Dziękuję. Przyjemnie jest być w ich troje? A nie słychać, że przyjemnie. A jak atakują? Też przyjemnie? Znaczy, powiem ci szczerze, że w ogóle ja lubię te krytyczne uwagi, mi się tego bardzo miło słucha i wprowadza to trochę życia w ogóle, bo to budzi. Ja tak naprawdę, słuchajcie, staliśmy dość długo tam z tyłu i czekaliśmy na ten moment, kiedy mamy wejść i słuchamy, ale tak się słucha piąte przez dziesiąte, natomiast jak się zaczęły troszeczkę te dyskusje na temat, że on mówi, teraz każdy... cicho, bo mówią źle, cicho. Proszę państwa, może by zaśpiewali, co? Tak? Nie dajcie się prosić. Zespół Ich Troje w piosence, która choć całkiem nowa, zdążyła już wzbudzić sporo kontrowersji. Posłuchajcie państwo.